Witam na drugiej części konferencji. Jest z nami trener gości, pan Krzysztof Wołczek. Panie trenerze, prosimy o kilka słów komentarza do spotkania. Jaki był komentarz trenera, gospodarzy, do spotkania? Cieszył się ze zwycięstwa, gratulował swoim zawodnikom. Okej. No to ja się nie cieszę z porażki, nie gratuluję swoim zawodnikom. A jeśli chodzi o przebieg tego meczu, pierwsza połowa, wydawało się, że kontrolujemy w zupełności, że przestrzenie były tam, gdzie sobie założyliśmy w budowaniu gry. W bazie bronienia też nie mieliśmy jakichś wielkich problemów, chociaż środkowi obrońcy dostali żółte kartki, więc nie działało to aż tak, jakbyśmy chcieli. Mówimy o wysokiej obronie. Jak byliśmy nisko, przeciwnik nie mógł zbyt wiele zrobić, ale nie byliśmy zbyt często zdominowani i zmuszeni do tego, żeby grać niską obroną. Jedyna rzecz, która zawiodła w tym meczu, w głównej mierze, to tak naprawdę moment, gdy byliśmy przy piłce, czyli strata piłki. I to spowodowało faza przejściowa do bronienia. Byliśmy nieprzygotowani i przy golu, i przy tak naprawdę przy sytuacji na czerwoną kartkę. Chociaż nie jestem pewny, czy ta czerwona kartka, czy sędzia powinien ją wyciągnąć. Mecz został wtedy zepsuty. Nie wiem, czy przez sędziego, czy przez mojego zawodnika, czy zespół. Ale na pewno już to był mecz, który już mógłby się zakończyć tak naprawdę. I jak powiedziałem, główna przyczyna to strata piłki przez nas, czy straty piłki i faza przejściowa. Przeciwnik tylko na to czekał. W pierwszej połowie nie dawaliśmy aż tylu możliwości. W drugiej połowie dwa razy czerwona kartka i gol. No i tak naprawdę było po meczu. Dziękuję. Czy są pytania do pana trenera? Pytań brak, tak więc dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.